Ogromnie się cieszę, że mimo tej straszliwej pogody i tego nieprawdopodobnego ziombu Państwo tutaj do nas dotarli. Myślę, że atmosfera będzie gorąca i ten płód nam wynagrodzi. Spotkanie poprowadzi pani Maria Trepińska. Witam serdecznie. Na kierownik tego miejsca, fantastyczna osoba. Dzisiejszy gość, postać wyjątkowa, znakomity redaktor, publicysta. Właściwie mogłabym powiedzieć, że jego życiorys to gotowy scenariusz na fantastyczny film. Był uprzejmy przyjąć zaproszenie Maciej Wojciechowski, redaktor naczelny, dyrektor telewizji Katowice. Zapraszamy serdecznie. Panie redaktorze, bardzo proszę, zapraszamy. Jest z nami też pan redaktor Korwin Piotrowski. Proszę, tak, tak, centralnie. Prezes. No dobry początek. To nie są żadne wprowadzać. Dlaczego? Zaraz Państwu opowiem. Szanowni Państwo, stan wojenny. 16 kwiecień 1982 rok. Opole. Młody chłopak z kolegami biega z procą, wybija szyby willi komendanta policji Janusza Urantówki. Rzuca ulotki w odwecie za zatrzymanych działaczy. 3 dni później skazany na 3 lata więzienia. Ten młody człowiek to bohater dzisiejszego spotkania. Czy ta symboliczna proca to początek życiowej i zawodowej ścieżki kariery? Tak, oczywiście. Bardzo mi się ta proca podoba. Znaczy, drobna poprawka. Nie komendanta policji, tylko milicji. Dokładnie. Milicji. No i zostałem skazany na poprawcze w zawieszeniu na 3 lata. Zakład poprawczy. No bo jeszcze nie miałem 18 lat. To tak. A reszta jest prawda, tak. Zostałem zatrzymany 16 kwietnia, wszystko się zgadza. Rozprawa przed sądem wojskowym Śląskiego Okręgu. No. Też za to, że mściłem się za chłopaków, którzy w sensie moich kolegów, którzy zostali zatrzymani. Ale czy ta praca to był początek tej kariery życiowej, zawodowej? To spowodowało, że akurat ten moment, ten stan wojenny, te wydarzenia i potoczyły się kolejne wydarzenia, które spowodowały, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś? Myślę, że tak. Szanowni Państwo, bo to w zasadzie ten czyn, można powiedzieć, trochę naganny, no bo mogą rozrzucić same ulotki, a tej szyby nie wybijać, prawda? Znaleźłem pułkownika na sali, a jak się ma pstro w głowie, jak się ma 17 lat, to człowiek taki... Teraz bym pewnie nie wybił szyby, tylko rzucił ulotki po prostu. Ale to w jakiś sposób już mnie naznaczyło, tak myślę. Po zdaniu udało się tą maturę mi zdać w 83 roku. Dostać się na studia, tutaj na socjologii studiowałem. Siłą rzeczy związałem się z opozycją uczelnianą, czy działałem w strukturach niezależnego zrzeszenia studentów. Oczywiście to mi było trochę mało, więc związałem się jeszcze z Konfederacją Polski Niepodległej. Później, po skończeniu studiów, sobie pomyślałem, ale to jeszcze nie był taki świadomy wybór. W 88 roku stwierdziłem tak, za bardzo do wojska nie chciałem iść. Powiedziałem, że nie złożę przysięgi wojskowej i nie paliłem się do tego. W związku z tym pomyślałem sobie, że przedłużę studiowanie i zdałem na podyplomowe studia dziennikarskie w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim. No i tam już się fajnie zaczęło, bo to tak, był okrągły stół. Komuna chyliła się ku upadkowi. Co jeszcze? No jeszcze trochę manifestacji. Jeszcze zaliczyłem manifestację 13 grudnia 88 pod Uniwersytetem Warszawskim. Walczyliśmy, rzucaliśmy kamieniami. 89, 90 rok. Faktycznie to już komuna upadła, czy padała. Pojawiła się Gazeta Wyborcza. Witam Cię. Pojawił się Tygodnik Solidarność.
reaktywowany był jeszcze taki tygodnik po prostu nawiązujący do tradycji tego tygodnika, który się tam w 1956 roku ukazywał. Czyli dla mnie jako studenta dziennikarstwa, chociaż tak jak mówię, to była ucieczka przed tym, przed służbą wojskową, a to w zasadzie była idealna sprawa, bo te redakcje potrzebowały dziennikarzy, no mieli doświadczonych, ale też potrzebowali młodych. Przyszedłem do Gazety Wyborczej, poznałem się z Adamem Michnikiem, on kandydował stąd tutaj w 1989 roku w wyborach kontraktowych z Bytomia, tak jak NZS tam trochę pomagaliśmy. A jakiś tam strasznie taki duży ruch i nie udało mi się zagnieździć, ale trafiłem do tygodnika Solidarność. Tam tak mnie przyjęli naprawdę tak. Tak, Tadeusz Mazowiecki został w tym czasie premierem. Redaktorem naczelnym był Jan Dworak, ja byłem najmłodszą osobą w redakcji, a więc wszystko musiałem takie różne rzeczy, jakieś takie, nie wiem, tam listy przeglądać, odpowiadać, a taka praca. Czyli no, można tak powiedzieć, że ta praca, ten kamień, te ulotki, no, w pewnym sensie zdeterminowały to, co się później ze mną działo i spowodowały koniec końców to, że jestem tu, gdzie jestem, że mogę się z Państwem spotkać i podzielić swoimi jakimiś tam doświadczeniami, ale poopowiadać o swoim życiu, o swojej pracy zawodowej. To fantastyczna historia rzeczywiście. A jeżeli chodzi o te areszty, o odsiadki, to były? No tak, aresztowany byłem. Najpierw siedziałem miesiąc w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Piwnicach. A potem w areszcie śledczym w Opolu. Ale powiem tak, jakoś łatwo się adoptuje w różnych sytuacjach i tu Tomek Szyberski się śmieje, bo to tylko taka dygresja. Nie jestem sosnowiczaninem, ale bardzo podkreślam to, i Tomek się z tego zawsze śmieje, że Sosnowiec, jestem kibicem Zagłębia Sosnowiec, Legii Warszawy, i to tłumaczył taki film z Woody Allenem Zelig. On się zamieniał, znaczy w zależności gdzie się znajdował, to taką przybierał postać. Pejs mroszły, jak tam z jakimś rozmawiał Żydami i tak dalej, i tak dalej. Ja mam tak chyba tak samo, także jak się znalazłem pod celą, tak, to się jakoś tam szybko zaadoptowałem. To w zasadzie nie przeszkadzało, paczki dostawałem. To szybko tata pobiegł do kurii biskupiej powiedzieć w Opolu, że syn aresztowany, a oni powiedzieli wiemy, wiemy. Mieli dobry wywiad też, to znaczy tam pewnie niektórzy milicjanci albo nie wiem, to donosili dobrze, to paczki dostawałem. To było niewygodne. Na przykład ja miałem w tamtych czasach komuny, to jak kakao się kupowało, to trzeba było mieszać z mlekiem. A ja dostałem takie kakao, że z wodą mieszałem, że ono było już to kakao. Ja no, nie musiałem mleka, tylko wrzątek, wsiach. I tak, kawanosy też. Tego nie pamiętam. Tego nie pamiętam, ale zrobiłem też rzecz haniebną. Siedziałem z takim kryminalistą, przemycał srebro, był marynarzem, ale był też kapusiem, jak się potem okazało. Znaczy, stawili mnie, żeby na mnie donosił, co potem wyszło. Ale on był fajny, bo był marynarzem, opowiadał, bo ja dostałem podręczniki, żeby się uczyć, ale nie dostałem zeszytów i długopisów, żeby nie pisać. Jak brałem geografię, sobie czytałem, to on mi mówił, a co ty, małolat, będziesz geografii, ja ci opowiem geografię świetną. No i opowiadał, jak po tym świecie płynął, do jakich portów zabijał. Bardzo fajnie opowiadał. Tadek. No i ta haniebna rzecz polega na tym, że on wrócił z widzenia i mówi, patrz mała lat, co mam. A takie brutale, perfumę brutal. Ja mówię, na co, będziemy się psikać na spacerniach, pójdziemy i co, będziemy przed klawiszami pachnieć, o co ci chodzi? A on mówi, nie, będziemy pić. A ja mówię, jacyś się zwariował, brutala. A pamiętam, że był 30 kwietnia urodziny mojego taty. A mówię, a wiesz co, Tadek, jest chyba okazja. To tata mówi, ma dzisiaj urodziny. I do tej nakrętki nalał i machnąłem tego brutala, rany. Byłem taki cały dzień suchy byłem, tak jak się nie mogłem pocić nawet, okropne to było i jest z tego tytułu wstyd. Rzadko o tym opowiadam, Państwo jesteście pierwszym takim przyszłym auditorium, które, znaczy rodzicom się przyznałem, powiedziałem, mówię, tata już na twoje urodziny, nie? Za zdrowie. Do tego się trochę tak, no,
wstydzę, bo to też, no ile miałem, 17 lat. Potem dopiero się dowiedziałem, że sprawa moja to była dosyć poważna, to znaczy cała grupa moich kolegów miała swoją sprawę, byli osobno sądzeni, a ja z moim kumplem tymi kamieniami rzucaliśmy, byliśmy jedna organizacja, działaliśmy w jednej organizacji, ale myśmy mieli odrębną rozprawę sądową. Potem się okazało, że w zasadzie mieli zrobić proces pokazowy. Inna sprawa, że mnie trochę lubili tam. W tym sensie, już tłumaczę, bo to było tak, że na tych spacerniakach to wszyscy te artykuły tam od 201 do 205, jakieś kradzieże, rozboje, z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Jak ja mówiłem, że z artykułu, bo wszyscy za niewinność, a ja mówiłem, że z artykułu 276 to oni głupieli, a to udział w przestępczej organizacji, niemal mafia. Bo z takiego, bo z dekretu o stanie wojennym i z kodeksu karnego. No to 276 robiło na nich wrażenie. No. I co? Taki byłem, no, ważny dosyć. Kiedy zostałeś dyrektorem kilkanaście lat temu, tak? Po raz pierwszy w telewizji Katowice, to zacząłeś robić jakąś rewolucję jako, no, młody człowiek i młody ciałem i młody duchem. No tak, no można tak powiedzieć. Mimo że po takich niesamowitych już przejściach. Ale sprawiałeś na nas wszystkich, zwłaszcza, no, pamiętam, wiesz, z Anetą Chwalbą, z Michałem Begło, wtedy myśmy tworzyli taki team w telewizji przecież i ty, pamiętam, to było coś takiego niesamowitego, bo ty nas traktowałeś trochę jak młodszych kolegów, nie tworzyłeś takiego dużego dystansu i to było dla mnie szokiem takim. I zacząłeś walczyć o to, żeby ten program był żywy. Przede wszystkim ja pamiętam, jak rozmawialiśmy i o tym programie Uwaga Weekend i tak dalej, pojawiały się nowe takie cykle, które sprawiały, że ta telewizja zyskiwała sobie oglądalność przez to, że zależało ci na tym, żeby ten kontakt z widzem był, nie był taki sztywny, tylko był taki otwarty dla ludzi, prawda? Przeskoczyłeś jakby z Katowic, byłeś dyrektorem tutaj w ośrodku katowickim, ale właśnie chciałem zapytać o Warszawę. Jako dyrektor jedynki telewizyjnej też. Ten epizod, tak? A jeszcze, no wiadomo, to Warszawa jest jakby, przebija się w twoim życiu. No. Ale wtedy żona była na mnie tak zła, słuchajcie, urodziły mi się bliźniaki, w 2005 roku, w lipcu, w 2006, czyli jeszcze, no tak, już miałem roczek. Dzwoni do mnie dyrektor biura zarządu w sobotę i mówi: Marcin Mazurek, a wtedy prezesem był Bronisław Wilsztajn, i mówi: dyrektorze, bo prezes chciał się z dyrektorem zobaczyć. A mówię: o, bardzo mi miło, to kiedy? A on mówi: jutro, czyli w niedzielę. Głupi nie jestem, to wiedziałem, że to nie będzie rozmowa separacyjna, że wręczy mi wypowiedzenia, no bo to będzie w niedzielę, czy jakąś propozycję dostanę. I sobie, tak mi wyszło, że dostanę propozycję dyrektora agencji produkcji audycji telewizyjnej. Czyli ta agencja, która produkuje filmy, teatry, telewizji i tak dalej. I to mi zaproponuje. No i pojechałem do tej Warszawy w niedzielę i Madzi powiedziałem tak: słuchaj, dostanę propozycję szefa APT, ale jej nie przyjmę i spokojnie. Jak już było moje zdziwienie, jak wziął mnie prezes Wilsztajn, wtedy byliśmy na pan, na jakiś obiad i powiedział mi, co ja na to bym został szefem telewizyjnej jedynki. I na to nie byłem przygotowany, więc szczerze. I się zgodziłem. Zgodziłem się i powiedziałem, a od kiedy? On mówi: od jutra, czyli od poniedziałku. No i tak Madzia do mnie dzwoni, jak wracam. Nie? Mówi: co? Ja mówię: wiesz, no, tam propozycję jedynki dostałem, ale tam powiedziałem, że się jeszcze zastanawiam. To muszę w poniedziałek jeszcze przyjechać, żeby zobaczyć, a nie przejmuj się. A Madzia jest bardzo mądrą dziewczyną, kobietą. Ja się zorientowała, że to nie przelewki. Nakrzyczała na mnie, że ją zostawiam z dwójką dzieci. To mówiłem, że tylko tak na chwilę, na parę miesięcy. Mówię: wiesz. No ale się umówiliśmy w końcu jakoś. Powiedziała, że ona mnie rozumie w pewnym sensie, tak, że tak podążę za karierą. I jakoś tam sobie ułożyliśmy to wszystko. Tam po paru dniach mi wybaczyła. To szybko bardzo. No, ja bardzo szybko wybaczę. Masz szczęście.
super dziewczyna. No i co? No i zostałem tym szefem jedynki. Zastąpiłeś Małgorzatę Raczyńską w taką postać, która państwo. Poszła wtedy na L4. Postawiłem, Bronkowi postawiłem trzy warunki. Wiedziałem, że chcę, żeby zastępcą moim był Maciej Muzyczuk. Taki mój przyjaciel, on absolwent kulturoznawstwa, teraz pracuje na Woronicza, filmem się zajmuje. Jest w Agencji Kreacji Filmów i Seriali Telewizyjnych, dyrektorem ważnym. Czyli te Korony Królów, tam różne te seriale, to wszystko przechodzi przez jego ręce. To się bardzo opłaciło, jak z Tomkiem przyszliśmy do telewizji Katowice. Naprawdę jeździłem do Warszawy, ja używałem takiego porównania, że tam, gdzie inni muszą stać w kolejce, żeby dostąpić zaszczytu rozmowy z jakimś tam dyrektorem warszawskim, to ja wchodziłem bez pukania. Znaczy, to użyłem takiej metafory, że zawsze dla mnie czas znajdowali, zawsze jakieś tam pieniążki, zresztą tych pieniążków. Jak ja miałem budżet 21 milionów, a teraz jak z Tomkiem przyszliśmy, to na program, a teraz to 7 milionów. A ty mówiłeś, Krzysiu, o tym, że takie programy robiliśmy, ale można było robić, bo mieliśmy za... A teraz... Teraz sponsorów jest... ciągle szukam. Tak. Ale wiesz, ale wracając do tego, jak byłeś dyrektorem jedynki... Ja tylko chciałem... Tak. Są z nami pani redaktor Marianna Dufek i redaktor Tomasz Szymbolski, właśnie o nich mówimy. Bardzo proszę. Jak zostałeś dyrektorem jedynki, pamiętam naszą rozmowę, to chyba było na początku grudnia, jakoś... Czy przyjechałeś wtedy chyba do Katowic, tak? Byłem dyrektorem jedynki, obowiązki dyrektora jedynki, ale dyrektorem telewizji Katowicy. No tak. Ja w piątki przychodziłem do telewizji Katowic, w czwartki wyjeżdżałem. I tak jakoś spotkaliśmy się na korytarzu, a ty mówi, panie Krzysztofie, bo byliśmy wtedy jeszcze na pan, i mówi, panie Krzysztofie, bo pan przecież nagrywał Jeziorańskiego przed śmiercią i pan mówił, że pan to ma, no to może by pan zrobił film o nim, jest rocznica śmierci w styczniu, no to może pan zrobi. A to ja muszę wtrącić się, bo Nowak Jeziorański to rodzina Krzysia. No tak, tak, mój dziadek, który w ogóle rodzina jest od strony ojca warszawska, była od XVI wieku, no i dziadek był kuzynem w pierwszej linii Jeziorańskiego, więc oni się naprawdę przyjaźnili. Dziadek zresztą został zamordowany przez Niemców, w czasie powstania walczył, został potem zamordowany. No i rodzice trafili na Śląsk, ale właśnie z wujkiem Jeziorańskim nawiązałem bliższe kontakty przez mojego ojca. No i rzeczywiście nagrałem to przed śmiercią, to było kilka miesięcy, ostatnie nagranie, jakich udzielił, ostatnie wywiady. No i ta propozycja Macieja, no mnie po prostu rozwaliła, ja się zastanawiałem, Boże, kurczę, miesiąc, dałeś mi miesiąc, nie? No i ja przyjechałem do Warszawy. Że nie robił wcześniej Krzysztof. Ja w ogóle nie robiłem filmów wcześniej, to był pierwszy mój film dokumentalny, ja robiłem reportaże, felietony w telewizji, robiłem mnóstwo, no, kilkaset audycji, ale różnych, ale nie robiłem filmów. Przecież to jest kompletnie inna bajka. I po prostu przyjechałem do tej Warszawy, dostałem wszystko, dostałem nagle, tak, budżet, mogę powiedzieć, 100 tysięcy. To był budżet taki, całkiem fajny budżet. I to było robione przez agencję produkcji telewizyjnej, tak? Więc tak, no, poważnie. Właściwie miałem wolną rękę, po prostu jak chciałem zrobić zdjęcia w Gdańsku, Sopocie, no to pojechałem sobie do Gdańska, tam już czekała ekipa, wszyscy grzeczni mili, bo wiecie, jak Warszawa płaci, to płaci lepiej zawsze w oddziałach. I wszyscy się cieszą potem, te ekipy, bo dostają zawsze więcej pieniędzy niż normalnie u siebie. Więc te ekipy w ogóle szalej. Wtedy nagrywałem po prostu co chciałem, potem nagrywałem w Krakowie, nagrywałem w Zakopanem, jeszcze z Kulisiem też jeździłem po drodze. No i cała Polska w sumie. I miałem przez miesiąc jednego montażystę, który w takiej willi koło Woronicza, no bo na Woronicza wiadomo, tak jak u nas w telewizji jest przerób ciągły, jest chaos czasami, tak, że ktoś wpada, co chwilę ktoś wpada, zawraca głowę, nie, czasami no tak jest, prawda, a tam była willa specjalnie, mówię, było jedno pomieszczenie, jeden montażysta tylko dla mnie. Ja to uczynił. To, wiesz, i dyrektor to uczynił i po prostu udało się w ten miesiąc zrobić film.
No i emisja była w jedynce telewizyjnej i od tego zaczęła się moja, w cudzysłowie, kariera, tak? To znaczy jednak tobie zawdzięczam, muszę to powiedzieć, wcale się nie zawdzięczuję, bo wiesz, bo po prostu, no potem pojawiły się propozycje, potem kolejne filmy o Różewiczu dla dwójki telewizyjnej, o Przoniaku też dla dwójki, potem o Barbarze Ptakowej dla dwójki, prawda? No i kolejne teraz robię filmy następne, już teraz robię trzy na raz. Tylko nie wiem, kiedy skończę, bo to jest ciężka praca. Ale widzisz, to jest tak, że czasem jedno zdanie, jeden impuls, jedna ręka wyciągnięta i potem się to wszystko, życie się inaczej zaczyna toczyć. Nie? No właśnie, które z twoich znajomości zawartych w tym okresie kombatanckim, do dzisiaj procentuję, przyjmujesz kontakty? Znaczy na pewno, ja kiedyś miałem takie spotkanie, że byłem redaktorem naczelnym Dziennika Zachodniego i młodzież z Niezależnego Zrzeszenia Studenta Akademii Ekonomicznej poprosili mnie, żebym przyjechał na takie spotkanie ze studentami, którzy zdali. Znaczy jeszcze nie byli studentami, tylko takie spotkanie, żeby ich po prostu potem przyciągnąć do NZS-u. No i że to spotkanie z ważnymi ludźmi, no ja też byłem tym ważnym człowiekiem. I wtedy też mi zadano takie pytanie. Ja właśnie mówiłem o koledze Muzyczuku, Maćku, bo się znaliśmy od 85 roku studiów i w zasadzie moja kariera to trochę kariera, nie mówię, że praca dziennikarska, ale kariera, czyli stanie się redaktorem funkcyjnym. Bo pod studiach dziennikarskich pracowałem w tygodniku Solidarność, potem pracowałem w dzienniku Nowy Świat. I właśnie kolega Muzyczuk, który był rzecznikiem prasowym Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, która to Solidarność miała udziały w Dzienniku Zachodnim, gwarantujące jej obsadę stanowiska zastępcy redaktora naczelnego, zadzwonił do mnie i mówi: Maciek, mam taką sprawę, czy byś nie został zastępcą redaktora naczelnego, wtedy Władek Kwaśniewski był naczelnym, jakby reprezentując nasze interesy, czy z naszej strony. Ja pomyślałem sobie, miałem wtedy 28 lat, że to jest jakieś tam też ciekawe wyzwanie. To ułechtało moją taką próżność też, największa regionalna gazeta w Polsce. To mówię, to wiesz co, no chętnie. Nie? I zostałem tym zastępcą naczelnego. Potem zwrócił na mnie uwagę prezes spółki, która wydawała. Ten prezes był również prezesem Dziennika Łódzkiem, nazywał się Janusz Pińkowski. Zwrócił na mnie uwagę, a coś mu się tam w Dzienniku Łódzkim sypało. A mi powiedział, czy nie mógłbym zostać redaktorem naczelnym Dziennika Łódzkiego. Żeby ratować. To ty jesteś taki... A potem się okazało, że Dziennik Zachodni się zresztą zaczął sypać, a więc... Tak. Przerzucili cię. Tak. Czyli generalnie... Czyli wszystko od Muzyczuka się zaczęło, można by powiedzieć. No i wróciłeś do telewizji Katowice.